Najważniejsze miejsce świata, serce Hamburga. Tutaj mamy kościół świętego Piotra. Widzimy kościół świętego Jakuba. Die Zeit, Misse. Te kamienie oznaczają olbrzymią katedrę, która tutaj była. Budowaną na klasztorze świętego Angskara i przy kościele Matki Boskiej, którą fundował Karol Wielki. Hammaburg. Misjonarz Angskar, święty Angskar. Budował w biskupstwie, które powstało 10 listopada 831 roku, kiedy został biskupem, wyświęcony na biskupa. Wybudował tutaj kościół w 1023 roku. Hercog Bernard II wybudował inny zamek. Tu jest opisane to wszystko. Hammaburg. Tak wyglądał w X wieku. Hamburg. To tutaj 4 lipca 965 roku umarł nasz święty Benedykt V. Święty papież, 132 papież Benedykt V. Urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. W tym samym miejscu przy Zamku Anioła 2 marca 1860 1876 roku urodził się ostatni papież, fatymski papież Pius XII, który jako nuncjusz papieski był wielokrotnie tu w Hamburgu. Jego data urodzenia to był 66. urodziny Leona XIII. Co ciekawe, że 2 marca w swoje 64. urodziny został ostatnim papieżem, fatymskim papieżem, bo święcenia biskupem miał w dniu święcenia biskupie miał w dniu, kiedy ukazała się Matka Boska w Fatimie. Święty ostatni papież Pius XII 2 marca 1917 roku w urodziny 3 papieży przy Moskwie w Komenskoje znaleziono ikonę Matki Boskiej Wszechwładnej. Był to dzień abdykacji, przymuszonej abdykacji cara, którego potem zamęczono razem z całą rodziną. Święty Benedykcie V, wszyscy święci papieże, również święty Piusie X, polski papieżu, ustawia się za nami.